Cześć kochani, jeżeli nie ma komunikatu o subskrypcjach, to pojawia się inny, czyli o moich wykładach. Jeżeli ogląda to ktoś z firmy i chciałby zmotywować swoich pracowników, to zapraszam serdecznie na stronę 20wykładów.pl, bo tam więcej na temat moich wykładów motywacyjnych. Dzień dobry Piotrze. Witam. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Zanim zaczniemy, chciałem zapytać, czy jest coś takiego, czego żałujesz z przeszłości? Chyba nie. A czy raczej nie. Przedstawiając Twoją osobę, mógłbym użyć zwrotu były członek warszawskiej mafii, warszawskiego gangu? Był żołnierz. Członek, który się źle kojarzy. Był żołnierz grupy przestępczej. Ty jako 4-letnie dziecko i twój brat, który miał parę miesięcy, byliście świadkami śmierci twojej mamy, waszej mamy. Czy pamiętasz coś z tego dnia? Jak to się stało? No, z tego co pamiętam, jeżeli to jest faktycznie to było, tak było jak pamiętam, będą krzyki w kuchni, kłótnie. Wtedy siedziałem na dywanie, się bawiłem samochodzikami, jakimiś klockami. Mieszkaliśmy w kawalerce. Krzyki, szarpanina, głośne rozmowy. Po jakimś czasie wszedłem do kuchni, widziałem, jak mama leżała na podłodze w kałuży krwi, jej ciało drgało. Tata nad nią klęczał i ciął jej łydki, kroił. Widziałem właśnie, jak mama cały czas drga, rusza się i powiedziałem, tata, ale mama żyje. On wtedy powiedział, że nie, Piotruś, mama już nie żyje. I wiem, że leżała obok kaszka, rondelek. Rondelek leżał na podłodze z kaszką wylaną. Znaczy, mama gotowała kaszkę dla Artura, który był niemowlakiem. Także na podłodze kaszka zmieszana z krwią. Czy wiesz... No, taki odór krwi czułem w pokoju, w kuchni. Czy wiesz, co się dokładnie stało? Czyli dlaczego twój tata zabił twoją mamę? Nie wie tego nikt. Mogę się domyślać, że to chodziło może o jakąś zdradę. Tata przychodzi do domu, często robił awantury, ale bił tylko mamę, nas nie. Pamiętam sceny, gdzie chowaliśmy pod stołem, mama brała Artura na ręce, chodziła pod stół, ja z nią siedziałem po stoliku, widziałem, jak naokoło chodził ojciec. Nigdy mnie nie uderzył, ale mamy bił notorycznie. Co się stało później, po tym zdarzeniu? Z tego co wiem, tata trafił do szpitala psychiatrycznego aż na 16 lat. Co się stało z wami? Przyjęła nasza rodzina, czyli ciotka, to była matka chrzestna Artura, siostra mojej babci. I nas zabrali do Warszawy. Jakimi byli dla was opiekunami? No często byliśmy bici, było poniżanie. Znęcają się psychicznie i fizycznie, krótko mówiąc. Czy kiedykolwiek udało Ci się przeciwstawić ich metodom wychowawczym? No, przyszedł taki czas, jak dorosłem, to byłem starszy, wtedy już na mieście uczyłem się bić, w sensie na ulicach i oddałem opiekunowi, jak on mnie bił. Wtedy była kłótnia o to, że powiedziałem, że chcę być, wolę być w domu dziecka niż w tym domu. Jego tak to rozjuszyło, że zaczęło mnie bić. Ja specjalnie się upadałem na ziemię, że widział, że jest silniejszy, żeby już wystarczy. Widział, że już zadziałało to, że jak mnie uderzył, ale widzę, że się wtedy rozkręcił i coraz intensywniej mnie uderzał. Wtedy przyblokowałem cios, no i tam go przygniotłem lekko. Wtedy opiekunka wpadła i zaczęła robić sceny, że ich bije, że głośno zaczęła krzyczeć,
żeby sąsiedzi słyszeli, chociaż tak nie było żadnej reakcji na to. No ale zaraz później potem trafiłem do domu dziecka. Jeżeli się nie mylę, to ten dom dziecka był bardzo blisko waszego domu. Na kilka przystanków na tej samej dzielnicy. Czy to jest tak, że się później widywaliście? No ja wpadałem cały czas na osiedle. Wracałem do starych podwórko, jakoś tak nie było mi łatwo się w domu dziecka jakby zaklimatyzować. No, także spotykałem go tam na osiedlu. Rozmawialiście, witaliście się? Tak, podchodziłem do niego, traktowałem go jak pana, że nie okazywałem jakiejś takiej serdeczności przy witaniu, że to jest mój był ojciec, opiekun, tylko mu widziałem, niedobry pan mówiłem, stąd jest w zasadzie. Kiedy postanowiłeś, że dołączysz do grupy przestępczej? Takich rzeczy się nie postanawia. No, postanowiłem być, taki był etap, że postanowiłem być zły, albo żeby zacząć. Uważałem, że jak będę innych atakował, to wtedy się nikt nie będzie się mnie czepiał, żeby się bronić. I tak samo się wydarzyło. W sumie myśmy rozrabiali na ulicach i nagle nas wyłowili. Nas, kolegów nas. Przestępcy, to co mówię, albo wtedy to dla nas z Gredy, którzy zarabiali pieniądze właśnie na przestępczości, wynajęli nas, żebyśmy wykonywali dla nich różne zlecenia. Jakimi przestępstwami się zajmowaliście? Pobicia, porwania. Naliczanie haraczu. No i kradzieże na ulicach, w sensie. No dziś ona, napaść i kradzież. Wspomniałeś w swojej książce, która jest już do kupienia i okładkę możecie zobaczyć na ekranie, że bywałeś nieobliczalny, jeżeli dobrze pamiętam, albo w jednym z wywiadów. Co miałeś na myśli, mówiąc te słowa? No, wtedy byłem dużo narkotyków. Także ludzie się przy mnie nie czuli pewnie, bo mogłem w każdej chwili zaatakować albo... Nawet taki dziki pies, nie wiadomo, jak go głaszczę, czy cię ugryzie, czy wiesz, czy się będzie do ciebie łaził. Mhm. Co wtedy myślałeś, że na czym polega świat? Jak sobie go interpretowałeś? Jak się będą mnie bali, to będą mnie szanowali. Czy to się sprawdziło? No, w zupełności nie. Dlaczego? Nikt się ciebie nie bał? Bali się mnie, ale się okazało, że wcale mnie szanowali, tylko mnie wszyscy nienawidzili. Nigdy nie budowałem żadnych miłości, przyjaźni, tylko niszczyłem wszystko. Uważałem, że walczę z całym światem, czyli z całym miastem, a ja walczyłem sam ze sobą. Przez to, jak innych krzywdziłem, to w sumie te emocje się odbijały później na mnie. Kiedy doszedłeś do takich wniosków? Oj, długo, długo. Później już jak leżałem sparaliżowany w szpitalu. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego mnie to spotkało, że jestem sparaliżowany, nie mogę chodzić. Wtedy zacząłem poszukiwać. Wtedy nazywałem praw wszechświata, bo już wszystkie moje zasady życiowe się nie sprawdziły. W sumie kumple, którzy byli przyjaciele, nie żyli. Ja zostałem sam, straciłem zdrowie albo ciało, w którym przyjąłem schronienie. Uważałem, że jeśli będę napakowany, jeśli będę dobrze będę walczył dobrze. W sumie nie mogłem walczyć nawet, dlatego chodziłem z nożem. Było wtedy już po trybunacji czaszki. W sumie zasady życiowe się nie sprawdziły. Wtedy zacząłem poszukiwać, jak mówię, praw wszechświata, żeby dostać odpowiedzi na to, dlaczego to wszystko się wydarzyło.
Powiedziałeś, że miałeś trepanację czaszki. Czy to nie był dla Ciebie taki znak, którego nie posłuchałeś, że może powinieneś iść inną drogą? Dokładnie. Co się dokładnie wtedy stało? To znaczy, dlaczego miałeś trepanację czaszki? To była przepustka w wojsku, akurat przyjechałem do domu. Spotkałem się z przyjaciółmi, za dużo alkoholu i wypadłem z okna. I to wtedy stałeś się dużo słabszy, będąc na ulicy i musiałeś chodzić z nożem, tak? No dokładnie, bo od razu po tym myślałem, że się otrzepię z całego wydarzenia. Zaraz znowu wskoczę w wir wydarzeń, ale okazało się, no ale jednak jak wyszedłem na ulicę, pierwsze walki i przegrywałem wtedy. Dopadło mi ego. Miałem próby samobójcze, bo nie mogłem ogarnąć tego, że dostaję bęckę od leszczy, który mi wcześniej oprawił bez zmrugnięcia okiem. Co znaczy dopadło Cię ego? No właśnie wstyd. I to, że to, że ten świat, który sobie wyobraziłem, lub to, jaki chciałem być, już tego nie będzie. Nie mogłem się pogodzić i zaakceptować tego, że to, co jest. Cały czas chciałem dążyć do tego, żeby być w tym, co wcześniej sobie wymyśliłem. I czy to w związku z tym chciałeś odebrać sobie życie? Tak. To, że tym bardziej, że chłopaki mnie otaczali, którzy byliby wysportowani, sprawni, Artur. Wszyscy byli młodsi ode mnie, oni szli do przodu w treningach i na ulicy widziałem, jak fajnie walczyli, a ja widziałem, że już nie będę tak robił. No i ta jedna z kolejnych walk, to, że przy grupie chłopaków dostałem bęcki od takiego gościa, którego bym przecież prawił tam z palcem w tyłku, wiesz, jak to się mówi. W jaki sposób chciałeś sobie odebrać życie? Wtedy podciąłem sobie żyły z szkołem, tłukłem butelkę i ja łyknąłem proszki nasenne. Miałeś do dyspozycji broń. Nie chciałeś w ten sposób? Wtedy jeszcze nie miałem. Ale nastał moment, w którym miałeś. Tak. I nadal miałeś w głowie chęć odebrania sobie życia. No wtedy już się tyle nagromadziło złych wrażeń, że to było już po jakimś czasie, co już byłem w grupie przestępczej i dużo heroiny wtedy brałem. Już miałem wypalone, dobre wrażenia były wypalone, już się pojawiła depresja, stan paranoi, wcześniej już też się trochę narozrabiali. Ścigała nas policja, przestępcy. Ja sam coraz bardziej odczuwałem strach i lęk. No wtedy chciałem popełnić samobójstwo przez podrżnięcie sobie gardła i chciałem strzelić, ale też nie wypaliło. Nie wyszło. Powiedziałeś, że heroina zamykała tobie poziom serca. Co miałeś na myśli? W ogóle mnie nie wzruszała, czy nie wiem, jak się wytłumaczyć, brak miłości, nieczucia miłości, nie przekochania. Ile razy siedziałeś w więzieniu i za co? Głównie za napady i pobicia. Porwanie było też. Ile łącznie lat? Już nie pamiętam, tam jest obliczone, Marzena obliczała, ile tego się zebrało. Około 10? No może być coś tak. A ile razy byłeś w więzieniu niewinnie? Niewinnie byłem raz. Nie, chociaż później się powtarzał za tą samą sprawę. Ile zleceń na zabójstwo dostałeś? Ja żadnego. A byłeś świadkiem wielu zabójstw? Nie.
A ilu śmierci byłeś niekoniecznie przez zabójstwo? Śmierć była naokoło mnie. Był taki moment, kiedy jeden z twoich opiekunów, jeżeli dobrze pamiętam, Marian, umarł i twoja ciotka Celina oddała Artka do domu dziecka. Dlaczego? Nie dawała sobie z nim rady, czy... W ogóle cały czas głównie Marianowi zależało na nas. Adoptowali nas, ale nie wiem dlaczego w sumie, bo ona była cały czas z nami zmęczona i najbardziej wyżywała się na nas psychicznie i fizycznie. Marian był tak stał tylko na przeszkodzie czegoś, co ona by wcześniej już dawno zrobiła. A czy to nie jest tak, że im więcej agresji twoja zastępcza rodzina kierowała w twoją stronę, tym ty więcej agresji kierowałeś w stronę otoczenia? Dokładnie tak jest. Tym bardziej, że takie wtedy nawet miałem wzorce, że tak się reaguje w życiu, tak się dzieje, jeżeli sobie nie dajemy rady, to bijemy. No i tym bardziej też, że ja wychodziłem z tą agresją, którą tam ściskałem w sobie, na zewnątrz, na ulicę. Które z tych momentów okresu przestępczego były tymi momentami najgorszymi? Najgorsze? No więzienie. Kiedy się został ściganym, złapany same moment zawijki, jak już wiesz, że masz przedstawione zarzuty, że tutaj nie możesz się z tego wyślizgać. No i ten cały proces więzienia. Nastał moment, w którym stałeś się pełnoletni i dom dziecka odesłał ciebie do domu. Jak wówczas wyglądały wasze relacje w domu? No wtedy już ja pokazywałem Celinie, że ja teraz tutaj rządzę. A czy kiedykolwiek między wami pojawiły się pozytywne uczucia? No było tak na początku na pewno, jak byliśmy adoptowani. I prezenty pod choinką, jakieś takie wspólne święta. A co pomyślałeś sobie, kiedy ciotka podeszła do ciebie, dała ci klucz do domu i sama powiedziała, że idzie do domu opieki? No to leżałem w szpitalu po trepanacji czaszki, także sam nie mogłem siebie za bardzo ogarnąć. Zaskoczyła mi się, że jeszcze jedne święta spędzimy razem. 31 maja 2002 roku w Warszawie około godziny 15 w restauracji Viking w warszawskim Klifie czterej znani warszawscy gangsterzy jedli posiłek. To był piątek, szczyt zakupów, kiedy mężczyzna zabił 3 osoby, strzelając do nich z broni. Jaki miałeś związek z tą sprawą? Zginął tam mój brat i moi koledzy. Jak to się stało, że mimo tylu śmierci wokół ciebie, tobie udało się przeżyć? Ty mnie zapytasz, a ja zapytam ciebie. Byłeś silniejszy, byłeś sprytniejszy? Nie. Bo nie powiesz mi, że nikt na ciebie nie polował. Tylko, że nie zaszły się warunki, może, żeby. Jak sobie radziłeś z tą presją? Brałem narkotyki. Tego, że na każdym kroku mógł cię ktoś zabić. Narkotyki. To jak się z chłopakami ukrywaliśmy przed policją, mieszkaliśmy w jednym domu, tak zaczęliśmy skakać sobie do gardła, bo wiesz, ten strach, takie napięcie. To był ten czas, że za którym zaczęliśmy sobie jakoś tak mieć jeden drugiego pretensje. On o to, jak ja się zachowuję, ja do niego o to, jak on mnie traktował, tam jak bardziej chodziło o jego żonę. Jak dochodziły, też były momenty, gdzie już ja miałem pomysł taki, żeby Artura odstrzelić, żeby wiesz, on już nie miałem to, żeby przestał. No, wtedy miałem pomysł, żeby go odstrzelić. Przyszedłem do Bolka i powiedziałem: ty, Bolek, daj mi tego Waltera, którego schowałeś.
bo już była taka jedna mocna kłótnia, że on zaczął wyzywać jakąś Beatę. Ja w tamten taki sposób chciałem obronić swój honor. Ale to było wszystko napięcie, które się cały czas ze mną nosiło. Nie zastrzeliłeś? Nie, bo Bolek nie dał pistoletu. A nie wiem, czy bym wtedy w ogóle to zrobił, ale była taka myśl. Pomysł. Raz z Bartkiem się pokłóciłem. Przyszliśmy, miał był gościu opłacony, który miał nam załatwić wyjazd, żeśmy dostali wizy, żeby pojechać, wylecieć do Stanów. Dostał za to pieniądze i nie wypaliło, nie dostaliśmy tej wizy. I po to, żeby odebrać się jego te pieniądze, poszliśmy do jego mieszkania i tam zastaliśmy jego kobietę. Nie, to chyba była jakaś Białorusinka z dzieckiem i on z nią chyba jakoś tak zaczął żywocić. Jak Bartek tam zaczął ją, jego nie było i zaczął ją straszyć przy tym dziecku, że coś tam, że ją zgwałcimy, coś tamtego i to mi się nie podobało, że wyobrażałem sobie siebie wtedy, jak byłem chłopcem i moją mamę. Wtedy powiedziałem Bartkowi, żeby dał jej spokój, żeby się od niej odpierdolił. Wtedy Bartek powiedział, że jak mogę mu zwracać przy niej uwagę. Chłopaki, wiesz, cały czas grali, mieli ten, że wszystko jest okej, ale to też mi wtedy tak mocno ruszył, byłem wkurwiony tak na niego, że... Ale później Bartek też się obawiał, że go odstrzelę za to, że on mnie tak się do mnie odezwał. Czy udało ci się nawiązać jakikolwiek kontakt z twoim ojcem, który trafił do szpitala psychiatrycznego na 16 lat? Podczas kręcenia filmu próbowałem go namierzyć. Ale okazało się, że już umarł. Ile lat wcześniej? 10 lat. Co sobie wówczas pomyślałeś? Sobie wcześniej nie czułem takiej potrzeby, żeby go spotkać. Kilka razy mi się w ciągu mojego życia pytali, czy nie chciałbym mu spotkać i żeby nawet za to, co zrobił mamie, żeby się zemścić lub coś tam, jakoś tam go ukarać. W ogóle nie czułem takiej potrzeby. Podczas kręcenia filmu jeden z kolegów powiedział, że ty tego nie czujesz, ale może on tego potrzebuje. Ja wtedy powiedziałem, że właśnie jak już byłem buddystą, że poznałem prawo przyczyny i skutku, i mam tą świadomość, że to, że się odrodziłem w takiej rodzinie i to, co ojciec zrobił, to już wcześniej na to zapracowałem w poprzednim życiu. To, że w ogóle się znalazłem w takiej sytuacji. Mówię, kurczę, bo spotkałem się, żeby mu powiedzieć właśnie to, że nie mam o to do niego żadnego żalu. Że po prostu ja zapracowałem na to swoim wcześniejszym postępowaniem. No ale nie spotkałem go. Co dało ci zrozumienie przyczyny i prawa przyczyny i skutku? Czy dało ci swego rodzaju ulgę, zrozumienia całej tej sytuacji? Dokładnie. Wtedy od razu sobie pokazywały mi się filmy z mojego życia. To, jakie emocje kiedy wyrażałem, co mnie spotykało. To, że chłopacy mieli każdy... Ten, kto nie żyje, ma kogoś ze źle na sumieniu. Oczyszczenie skutek śmierć za śmierć spotkała. Przedłem zapytać się, dlaczego czuję strach. Wiedzą, chcieli się, zapytałem buddyjskich, dlaczego czuję strach, że nie chciałbym się bać, że chciałbym się przestać bać. Obawiałem, że strach pojawia się z gniewu. Od razu miałem wszystko wyjaśnione. Dlaczego cały czas chodzę, był czas, chodziłem wylękniony i z tą emocją strachu odkoczyłem, ani chociaż nic się nie działo. Co było takim momentem przełomowym w twoim życiu? Powiedziałeś, że paraliż. Tak. Czy to było wtedy, kiedy brałeś heroinę, tak? Co się stało? No, heroina była przyczyną paraliżu. Chciałeś ją wstrzyknąć w nogę. Dobrze pamiętam? Tak, po chwilę. Po chwilę, ale nie trafiłem w tą żyłę, co trzeba było. W tętnicę. No i się zrobił zakrzep. Ognisko zapalne. Prawa noga, teraz pończochę noszę. Jak
prawdziwy mężczyzna, noszę pończochę. Mieli nogę amputować, ale wylizałem się z tego, tyle że ognisko przeszło na wysokość kręgosłupa i wtedy sparaliżowało mnie. I to był moment przełomowy. Co dokładnie pojawiło się w twojej głowie podczas tego paraliżu, że zadziałał w taki sposób, że postanowiłeś zejść z drogi przestępczej? Zobaczyłem, że wszystkie moje zasady życiowe się nie sprawdziły. To, czym żyłem, się nie sprawdziło, nie zadziałało. Dlatego pojawia się myśl, że pójść. Nie wiem dokładnie, kiedy to się zaczęło, bo to były książki, wtedy się zacząłem czytać, że wtedy nazywałem drogą duchową. Później spotkałem kolegę w więzieniu, który dał mi książkę nauki życia mistrza Dalekiego Wschodu i tam poznałem możliwości umysłu. Ale w łóżku leżąc sparaliżowany. Przyszedł pomysł, żeby właśnie poznać nauki, ale sam nie wiedziałem jeszcze jakie. Zacząłem szukać. Dlaczego akurat buddyzm stał się tobie najbliższy? Nie wiem, nie szukałem konkretnie buddyzmu. Mówię, że byłem u Hare Krishna, trafiłem do Zen, wcześniej czytałem, no byłem na spotkaniach z szamanem kilka razy. Przeczytałem książkę Moja droga do lamp. W sumie mieszkając rok czasu w Zen, nie widziałem żadnego rozwoju albo te praktyki, które wtedy tam chodziłem do lasu i nie zauważałem drzew, byłem taki otępiały potem. Wyczytałem książkę Moja droga do lamów. Pojechałem do kuchar, bo zainspirował mnie Lama Ola. Mówię, co za gość. I tam jak wszedłem, to zacząłem obserwować, jak ludzie się zachowują po tych praktykach, które wykonują. Jak funkcjonują. No i tam zobaczyłem radość, miłość. Mówię, co jest grane. Po czym oni tacy chodzą szczęśliwi w ogóle? Co za energia? No i na wykładzie Lama Ola, jak opowiadał o tym, jak może być silni, samodzielni, niezależni. I się w tym zastanawiało, że dlaczego on te nauki przekazuje wszystkim naokoło, czy nie zatrzymuje tego sam dla siebie. No od razu wskoczyłem do praktyki. Praktyki nędro, żeby zmieniać się, przechodzić tą transformację. W sumie do szkoły poszedłem po metody, tylko trafiłem na buddyzm. Nie chodziło mi o to, żeby być wyznawcą kogoś albo czegoś, tylko żeby to zadziałało w moim życiu, żebym zaczął ogarniać. Zadziałało? No, działa. Jak się teraz czujesz? Dobrze. Po wyjściu z więzienia, tak dodam, z tego ostatniego, ktoś na ciebie czekał? Miałeś jakichś bliskich? Tak, przyjechał kolega. I pojechał się na kuchar. 2012 rok. To był 2012. 12 lub 11. Tak. Co zacząłeś robić od strony zawodowej? Oj, wszystkiego się łapie po trochu. Jeszcze nie znalazłem i tak patrzę, tylko co się pojawia, to w to wchodzę, próbuję. Mhm. Także nie jestem ogarnięty zawodowo. Ale na pewno trafiłeś do hospicjum, w którym pracowałeś. Tak, jak tam trafiłeś taki pomysł. I co ci to dało? Raz do koleżanki
powiedziałem z sangi, mówię, kurka wodna, mówię, cały czas ganiam za... tylko załatwiam swoje sprawy. Jestem za bardzo skoncentrowany na sobie samym. Ona mówiła, to idź pracować w hospicjum, akurat się mi tam poszukują pracowników. Od razu skakuj na głęboką wodę. Mówię, super, no i poszedłem. Bardzo mi się tam podobało. Czegoś cię to nauczyło? No wiesz, już byłem po tej stronie, po tamtej stronie. Leżąc sparaliżowany i to jak byłem na głodach heroinowych, się czułem jak starzec. Poszedłem tam, żeby oni poczuli, że ktoś chce być przy nich, chce im pomóc. Dobrze się czułem w tej sytuacji. O, czułem się nareszcie spełniony, że jestem w dobrym miejscu. Praca w hospicjum się skończyła. Co robiłeś dalej? Wiem, że kolega zaproponował ci możliwość sprzątania klatek. Czy nie miałeś takich myśli, że kiedy byłeś na złej drodze, zarabiałeś często duże pieniądze, a teraz bardzo niewielkie? Nie kusiło cię do powrotu do starej drogi? Nie. Pamiętam przyczynę i skutek, co się później wydarzało. Dragi, handel dragami, branie ich. Sion Lama Lomole powiedział, że znalazł legalną pracę i dziewczynę. Także szedłem tą drogą. Czy znalezienie, czy przeszłość utrudnia ci znalezienie teraz pracy? Może nie mam pomysłu, co mam robić. Chodzi o to, żebym się zaczął kształcić, uczyć. Jestem leniwy. Pracuję nad tym, żeby przestać być leniwym, tylko zacząłem się uczyć języka i tego, żeby być bardziej, być wieloramienny, więcej rzeczy uczyć, umieć wykonywać. Na przykład poszedłem, żeby przy remontach budowlanych robić jakąś wykończeniówkę i się pytali, czy pan to robił? Mówię, nie. To? Nie. To? Nie mam o tym pojęcia. Po prostu muszę się dokształcić, jestem niedouczony. Nie miałem czasu na to, a ten czas wcześniejszy buntu byłem całe życie na wagarach. Później pomysł na zarabianie pieniędzy był inny niż normalna, legalna praca, lub żeby się wyuczyć zawodu. Tym bardziej, że też moje perypetie z ciałem przeszkadzały w tym, żeby się rozwijać. Byłem... Ta książka jest niesamowicie mocna, ja ją przeczytałem. Nagrywamy ten wywiad zanim pojawi się książka na rynku, dlatego tej książki tutaj nie ma. Natomiast okładkę możecie zobaczyć na ekranie, plus jeżeli tylko będzie link do możliwości kupienia tej książki, oprócz pewnie w normalnych księgarniach, no to znajduje się pod tym wywiadem. Gdzie chcesz w życiu dojść? Jakie masz plany? Nie mam planów. Nie planuję za bardzo do przodu, bo i tak się to inaczej wszystko wydarza. Chcę być samodzielny i niezależny. A o czym marzysz? Żeby być pożytecznym. Żeby być pożytecznym. Na początku wywiadu pytałem ciebie o to, jak... myślałeś, że działa świat. Co wiedziałeś o świecie, o jego zasadach? A teraz co sądzisz na temat życia? Jak na nie patrzysz? Jak sądzisz, po co jest? No, miłość. Miłość. Piękne. Piotrze, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. I życzę ci wszystkiego najlepszego,
życzę Ci tego, abyś pozyskiwał wiedzę, żebyś był bardziej samodzielny, żebyś nauczył się tego, czego chcesz się nauczyć. No i wiem, że chcesz się nauczyć języka obcego, więc tego też Ci życzę. Dla mnie jest fascynujące to, że można przejść tak olbrzymią przemianę. Sądzę, że to może być cudowna wskazówka dla ludzi, lekcja, wzór do tego, że jeżeli komuś jest źle i nie jest na właściwej drodze, to w każdej chwili może z niej zejść i nie musi się wydarzyć tak dramatyczna historia jak u Ciebie. Dokładnie, nigdy nie jest za późno na zmianę. Wszystkiego najlepszego. Wszystko zależy od nas. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki.